tak po takiej krótkiej wprawce, po krótkich testach można powiedzieć, AdiZero 50 w wersji dla Leo Messiego, tych blowgranach. Chciałem Cię podpytać o to, jak te buty się spisują. Wiadomo, sprawdzisz w meczu tak naprawdę, ale tutaj po krótkim teście coś możesz powiedzieć. Mam 7 elementów, o których ocenę chciałem Cię poprosić. Zacznijmy może od kontroli. Jak oceniasz kontrolę piłki w tych butach? To znaczy, no tak na 4+, ponieważ to są buty syntetyczne i przynajmniej na wierzchnię, jak dzisiaj troszeczkę, gdzie było mokro, ta piłka no na pewno się trzyma, ale zawsze troszeczkę są większe trudności przy utrzymaniu tej piłki. Ze względu na swoje te tworzywo. Także 4+. Dobra. Drugi element do oceny, podania. No to są bardzo lekkie buty, także czuć się bardzo dobrze na nogach, także 5+ to można. Dobra. Stopa nie boli przy jakichś mocniejszych uderzeniach? To znaczy, no trzeba jeszcze te buty troszeczkę jeszcze rozwić, bo wiadomo, to nie jest skóra, nie leży tak na nodze, także myślę, że z tydzień jeszcze takich treningów i powinny być buty już dopasowane do stopy. Dobra. Trzeci element to precyzja. Ja wiem, że to zależy bardziej od zawodnika niż od butów, ale czy piłka leci w miarę tam, gdzie chcesz? No. Dokładnie powiem tak jak wcześniej, one są bardzo lekkie i bardzo, bardzo dobrze czuć piłkę ze względu na to tworzywo, także 5+ też bym dał. Dobra. Taki element jak stabilność i przyczepność, tu zarówno chodzi mi o to, jak buty względem nawierzchni się zachowują oraz o to, jak stopa w bucie się zachowuje, to tutaj jest wszystko w porządku? Akurat co do tych butów, to może dać 6 ze względu na to, że mają na tyle długie kołki, że są uniwersalne ze względu do pogody, także czy jest troszeczkę bardziej grząsko, czy sucho, w tych butach można śmiało grać, także dam 6. I ty grywasz w miksach, w lankach? Jak to jest w tym przypadku? W lankach, większość meczów w lankach, także miksa to jak już jest naprawdę grząsko. Dobra. Ważny element dla napastnika, czyli strzały? To zobaczymy, jak będzie na boisku. Na razie ocenię tak na 5, ze względu na to, że jak już podkreśliłem wcześniej, to buty są bardzo lekkie i czuć bardzo dobrze w nich piłkę, także 5. Dobra. I na koniec dwa elementy wybitnie subiektywne, czyli komfort użytkowania, jeżeli chodzi o codzienne takie użytkowanie, nie wiem, czy się dobrze czyszczą, czy się nie niszczą, wytrzymałe są i tak dalej, to jest okej? Są wytrzymałe, także to są buty syntetyczne i myślę, że długo będą się sprawowały, a co do takiego zwykłego użytkowania, schną bardzo szybko. Mycie też nie jest naprawdę ciężkie, też tylko pod wodę przepukać, bo ze względu na to są na to tworzywo, także w codziennym użytkowaniu są bardzo dobre 6. Ty rozbijasz buty jakoś specjalnie? W prawidłach trzymasz, w wodzie moczysz czy coś? Czy to znaczy po każdym treningu jest but wkładany do prawidła, żeby się zniekształcił. Tak to co, takie zwykłe użytkowanie to przede wszystkim parę dni lekko troszeczkę w nich pobiegać, lekko postrzelać, bo wiadomo, że całego treningu w nowych butach na pewno my nie wytrzymamy i trzeba troszeczkę czasu, myślę, że tak z tydzień rozbicia tego buta i będzie wszystko ok. No dobra. I ostatnia kwestia dotycząca dokładnie tych butów, czyli wygląd, czy ten design, na który zdecydował się Adidas w przypadku tego modelu F50, Ci odpowiada? Pasują Ci te buty? To znaczy ja powiem szczerze, nie jestem kibicem Barcelony, aha, ale też nie Realu, także podchodzę tak bardziej obojętnie do tego. Może by było lepiej, jakby te buty były bardziej uniwersalne. Ze względu, nie wiem, ja preferuję zazwyczaj buty albo białe, albo czarne. Klasyka. Takich aż mocno kolorowych za bardzo nie preferuję, a jak podkreśliłem wcześniej, kibicem Barcelony nie jestem. Także dałbym taką 3+ za tego. Ale może ten chociaż trochę Messiego do Ciebie przejdzie, nie wiem, tym butom, co? Messi siedzi z boku, zaraz się wypowie. Spoko. Dzięki serdecznie. Dziękuję.